Piotr Lisiewicz, witam. To jest program Lisiewicz Show. Obejrzeli Państwo film z młodości mojej i kolegów, których za chwilkę przedstawię. Film nazywał się Naszość tylko dla nienormalnych. Byłem na tym filmie trochę kutrzy. Kiedy dowiedziałem się, że program nazywa się Lisiewicz Show, pomyślałem, że to trochę lepiej niż miałby się nazywać Lisiewicz Paszą Won. Paszą Won usłyszeli różni nasi koledzy z różnych redakcji w ostatnich dniach, tygodniach. O nich też będziemy dzisiaj mówić. Przeprowadzimy Państwa tym programem z roku bardzo złego, w rok jeszcze gorszy. No i w tych szampańskich nastrojach zaczynamy. Jest ze mną mój kolega z czasów lat walk ulicznych, Krzysztof Konieczka. Zyziu, witam Cię. Witam serdecznie wszystkich widzów. Zyziu to ten organizator Marszu Onanistów. Słyszeli go Państwo tak. Przed chwilą. Jest, to była moja zasługa, tak się przyznaję. Bez bicia. Jest Jaok pyta.pl, który śmieje się z wszystkich, znany znakomicie wszystkim, co tego interneta mają. No i jest wreszcie sprawca największego skandalu, protest Sągu, setki tysięcy oglądających na YouTubie, Bartek Kalinowski, witam Cię. Dobry wieczór, witam wszystkich w Telewizji Republika. No to rozpoczniemy, żeby później tylko pogłębiać ten nastrój od tego protest Sągu Bartka Kalinowskiego. To jest na pewno wydarzenie roku. Ktoś wygarnął pewne rzeczy, no i to w sposób sarkastyczny, ironiczny. Posłuchajmy. Bolszewicki durny ludku, nic nie odda mego smutku. Faszystowski rząd agenta prezent zrobił nam na święta. Odciął lud od informacji po bandycku. Ku ciesze wielkiej Rusków dziękujemy Ci, Herr Tusku. Buduj zakłamany gościu, ukochany kraj miłości. Buduj łagry dla nas zapie, nasz czuj wieprzu jest nas łapią. Bo nie chcemy w żadnym razie myśleć tak, jak Ty nam każesz. Lubisz siłę, lubisz przemoc, lubisz rozpacz, ludzką niemoc. Powiedz ty bez El Chorego, kto by rządził ci tyle złego, więc mówimy ci. Czemu ty tak z ludzi szydzisz i Polaków nienawidzisz? Mieszkam w Gdańsku, wiesz, kolego, wstydzić muszę się wciąż z tego. Znałem taki jak ty, agencie, to cwaniactwo, to nadęcie. Nie zamieniaj się w puchacza, jesteś gorszy od spawacza. Nie zamieniaj się w puchacza, jesteś gorszy od spawacza. No i co, w ząbek czesany, dumny czujesz się? Wygrany? Pogwałciłeś wszystkie prawa, to już wierz mi, nie zabawa. Tak rozmawiać z tobą będą, jak z bandytą rudą mędą. Tak rozmawiać z tobą będą, jak z bandytą rudą mędą. Tak rozmawiać z tobą będą, jak z bandytą rudą mędą. Demokracja! No i to stukanie w gitarę Bartka Kalinowskiego przejdzie do historii polskiej muzyki. Bartek Kalinowski śpiewa często o górach, śpiewa o menelach, śpiewa o różnych sytuacjach obyczajowych. Rzadko, chociaż czasami tak, czasami śpiewa też o polityce, jak go coś wkurzy albo zainteresuje. Dlaczego to nagrałeś?
No nagrałem to dlatego, że trochę byłem smutny, zawiedziony i w ogóle generalnie przygnębiony tą całą sytuacją. Dzisiaj to można tak słuchać na wesoło, bo jest Sylwester, ale wtedy jak ja to pisałem, to tak nie za bardzo byłem wesoły. Raczej tam jest tylko jeden taki fragment z tym puchaczem i spawaczem. Spawacz to jest ksenia Jaruzelskiego przez ciemne okulary. Bo ludzie nie wiedzą, nie? Tak, ja przeczytałem, że tam jeden ze spawaczy wpisał ci się, czego ty chcesz od spawaczy na YouTubie. Dlaczego biednych spawaczy porównujesz do Tuska? Tak, tak, tak. I proponowali, żeby malarza zmienić na malarza, spawaczy. Ja mam kolegę spawacza. No ja muszę od razu odpowiedzieć, a też z drugiej strony fajnie, jak jest taka tajemnica, że ludzie się domyślają. Ja wolę takie piosenki poetyckie, mają to do siebie, żeby ludzie po prostu się domyślali pewnych rzeczy. Nie tak, jak jest w Republice, że wszystko kawa na ławę, tylko właśnie, bo różni ludzie to słuchają. Bardzo różni. I ci z drugiej strony też. Niech oni pomyślą. Nie trzeba wcale im tłumaczyć, że chodzi o Jaruzela, ale chodzi, nie? Chodzi, Jaok spoważniał, stała się rzecz niemożliwa, Jaok spoważniał, kiedy słuchał tej piosenki, teraz strzyże ślipiami. Czemu spoważniałeś i czemu strzyżesz? A starałem się wypatrzeć akordy. Może pan Bartosz potem podpowie, czy to było, nie byłem pewien, czy to był tam fis, czy to było G, ale to może przedstawi nam pan Bartosz, to żeby każdy sobie mógł, każdy początkujący gitarzysta w domu zagrać. Absolutnie nie spoważniałem, proszę mnie o takie rzeczy nie pomawiać, jestem bardzo niepoważny. Może to tylko tak, myślałem, że do studia mam przyjechać, może tak w Republiki, a nie na Skype'ie, więc się może niepotrzebnie umyłem, ubrałem elegancko trochę, więc może wyglądam poważnie, ale to tylko takie wrażenie. Zyziu, Bartek Kalinowski, wyjaśnijmy w filmie Naszość tylko dla nienormalnych, jak była ta piosenka sialalalala, ten układ się rozwala, to była właśnie piosenka Bartka Zyziu, który grał na gitarze na happeningach Naszości. Jak ty widzisz ten drastyczny, oburzający, bardzo czekamy na to oburzenie, protest song? Znaczy nie, no, utwór się nazywa Gratulacje dla Hertuska, no to ja tutaj chciałem pogratulować Bartkowi Kalinowskiemu tej piosenki, naprawdę to super utwór, który pokazuje, w jakim żyjemy tak naprawdę syfie, i dobrze, że on się stał tym nieoficjalnym hymnem protestów po tym bezprawnym wzięciu mediów przez pułkownika Sienkiewicza, pseudonim Spalona Budka. No my tutaj w Naszości, no to sam Piotrze przyznasz, Bartka Kalinowskiego tutaj słuchamy od 20 lat, od piosenki Dziadek z Wehrmachtu, no więc tutaj no chyba historia tak zatoczyła koło. Dziadek z Wehrmachtu, a teraz gratulacje dla Hertuska. No myślę, że w ogóle to jest takie żal, że tacy artyści właśnie powinni być pokazani szerokiej publiczności. No, to jest coś strasznego, że się promuje tą miernotę, promuje się komercję tych ludzi nastawionych na kasę. No dobrze, że tutaj TV Republika jednak wychodzi naprzeciw i tą polską kulturę promuje. A co do utworu, no to mi się tutaj podoba ten tekst, więc mówimy ci Zikhaj, buduj z nami ty swój raj. No, tradycja tych pozdrowień Zikhaj dla Donalda Tuska i dla członków Platformy, to jest bardzo długa tradycja. Piotrze, tutaj pamiętasz, no, 2012 rok, ostatni happening nasz, no tutaj już jakby się żegnaliśmy z tą działalnością happeningową, to była wtedy sprawa ACTA. Żeśmy oczywiście popierali ACTA, popieraliśmy Donalda Tuska jako internetowe gestapo i żeśmy się wtedy wdarli do siedziby Platformy w Poznaniu na ulicy Zwierzynieckiej. Również tam krzyczeliśmy Sieg Heil. Tam szef Platformy chyba nam nawet odpowiedział w pewnym momencie. Kolega Jordan Killer był przebrany za Hitlera. No myślę, że to powinna być taka właśnie nasza tutaj też tradycja, taki element dobrego zachowania, element savoir vivre. No, idzie pan premier, nie mówimy dzień dobry, tak powinno być. I tak ja to widzę. Bartek Kalinowski, jeszcze jedna piosenka, która się teraz pojawiła tuż przed programem. Ona dotyczy wypowiedzi postaci, która, jak kiedyś mówił major z pomarańczowej alternatywy, że
każdy Milicjant jest dziełem sztuki, niewątpliwie Marek Czyż też jest dziełem sztuki. I posłuchajmy, co on powiedział w tym swoim słynnym orędziu. W stanie wojennym nie było Teleranka, teraz nie było Wiadomości. Posłuchajmy fragmentu jego wypowiedzi. Zamiast propagandowej zupy chcemy Państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. I obiecuję Państwu, że to się właśnie od teraz zaczyna. No to Bartek Kalinowski o czystej wodzie. Posłuchajmy. Teraz, gdy mnie zdejmą z krzyża, to ja sobie włączę czyża. Spojrzę na ten świat ponury, na ministra od kultury. Kogo dzisiaj on spałował? Jaki urząd zajął znowa? Gdzie postawił mój kolego dumny pomnik Dzierżyńskiego? Pooglądam stary capie, grupę wejście na WhatsAppie, czystą wodę sobie lejąc, co gamonie chcą dziś przejąć. Lecz już tego to się wie, nie zobaczę w TVP, bo konkurencyjna stacja mówi nasza, tu jest racja. Musi wszędzie być już smutno, szaro, buro, radą, kutno, no bo kilku smutnych gości chcą tu zrobić kraj miłości. Czysta woda, trochę zdrowia ludziom doda. Czysta woda jest szlachetna, no a zupa taka szpetna. No i tu przesadzili, proponują nam również Sylwestra czystą wodę. Co ty, Zyziu, o tym sądzisz? Znaczy ja tutaj mam swoją teorię, jeśli chodzi o ten tutaj bełkot pana Czyża, o tej czystej wodzie. Mi się wydaje, że najprawdziwym prowoderem była czysta wódka i ona była pita dzień wcześniej, na pewno podczas świętowania dorżnięcia w latach pisowskich w TVP. No wiadomo, że jest ten syndrom dnia następnego, no to tam w meandrach umęczonego umysłu to ta czysta woda cały czas tam się pojawia. Więc myślę, że to był tutaj prawdziwy właśnie przyczyn tego bełkotu, ale uważam, że również ta sprawa miała drugie dno. Tutaj pan Czyż również tak, no może nieświadomie, ale jakby zdradził, jak to wszystko będzie wyglądać. No będzie tutaj czyste lanie wody zgodne no, z propagandą rządu, to na pewno wiemy. No, zupy żadnej nie będzie, jakiejś tam pożywnej zupy. No wiemy to środowisko KLD, Platformy, jak one jednak się tutaj przyczyniały dla wzrostu biedy w Polsce. Tutaj na zupę nie mamy co liczyć, no ale będzie ta czysta woda lana zgodnie no, z rządową propagandą, no, ale myślę, że no, damy radę. No, przeżyliśmy Ruska, przeżyjemy Tuska. Jaok, czy ty wolisz czystą wodę, czy wolisz może zupę, czy czystą wódę? Co ty tam lubisz w ogóle? Ja zdecydowanie bardzo lubię zupę. Jeżeli chodzi o wodę, to taka alternatywa, jaka została postawiona przez pana Czyża, to raczej taką wodą parówkową mi to trochę zapachniało. Natomiast zupa jak najbardziej takie polskie danie i jestem bardzo za. Ja akurat alkoholu nie piję i jestem zwolennikiem, to tak może takim małym wyjątkiem, ale konserwatysta, prawicowiec również może z czystą wodą Sylwestra spędzić, aczkolwiek ja będę wolał z zupą, oby to nie był Marsz Czerwonych, tylko żeby to była jakaś taka typowo dobry polski rosołek taki właśnie, który doda nam sił na te zimne dni. Czy wierzyć Jaokowi, jego deklaracjom, czy nie, w sprawie tego, co on pije, czy nie pije, pozostawiamy Państwu, nie będziemy robić sądy w tej sprawie. Kto wierzy Jaokowi, kto nie wierzy, Bartek, i twoja druga piosenka, z którą zdążyłeś przed Sylwestrem. Było tak bardzo smutno i wręcz bardzo nerwowo. Ta piosenka właśnie poprzednia była taka mocna. A tutaj po prostu ten Czyż z czystą wodą. Ja też czystą wodę bardzo lubię, ale zupę też lubię, nie? I te smaki różne. I kiedyś była taka zupa robiona przez Szwejka, tam u Szwejka, co złapali taką chudą krowę.
i gotowali ją przez 3 dni. Ona była taka chuda, a właściciel tej krowy zażądał od nich wielkiej sumy w ogóle, że od tego wojska. Powiedział, że to jest taka znakomita krowa, a jej 3 dni nie mogli ugotować i nic z tej zupy w ogóle nie wyszło. Nie? Przeklinali ją. Także. Także tak bywa z zupą. Zyziu kiedyś nagrał taką piosenkę, grał często na happeningach naszości, na gitarze, piosenkę o denaturacie. Już dzisiaj Państwo słyszeli. Z jakichś powodów, kiedy dzisiaj nastolatkowie i dwudziestolatkowie oglądają film o naszości, to jest podobno ten fragment, że ku zgrozie rodziców, którzy rozrabiali niegdyś, no właśnie ten fragment z piosenką o denaturacie, modlitwa do denaturatu, którą napisał Zyziu notabene chyba w 7 czy 8 klasie podstawówki. Tak, to 7 klasa była podstawówki. 7 klasa, tak. To Zyziu tak, wtedy denaturat pił o tym tam ta piosenka była, a powstała piosenka w czasach resetu. Wiemy, że w filmie Reset była na początku i na końcu melodia zagrana przez Kodyma, a teraz piosenka z tego czasu. Nikołaj Patruszew, najbliższy współpracownik Putina w Polsce, przyjmowany przez wszystkich. No, jak opisał to Zyziu, zobaczymy. No bo w te czasy wkraczamy, musimy wiedzieć, co to za czas. Posłuchajmy. Dziś na salonach wielkie poruszenie, u senatora Balto przy tym myśli, bo na bezpieki biura zaproszenie przyjechał z Moskwy największy szpiclimistrz. Będzie Carpaccio i tata z Mostosia, francuskie żarcie plus do Perignon, wódka kremliowskaja i pieczony prosiak, bo najważniejszy jest dziś tylko on. Przyjechał Nikołaj Patruszew. Ratujmy więc swoje dusze. Przyjechał Patruszew Nikołaj, witajmy go chlebem i solą. Przyjechał Nikołaj Patruszew. Ratujmy więc swoje dusze. Przyjechał Patruszew Nikołaj, witajmy go chlebem i solą. Każdy tu w bawie piórka się przystroił, na twarzach dobre miny do złej gry. I pan prezydent puszcza woła mnie przerobił, byle Nikołaj nie był czasem zły. On w wiedzę ma większą niż rodzona matka, łupianka nie w Porsche, tu ak nie palił nikt. Więc trzęsą portkami od brodka podatka i nigdy nie wychyli się poza karny szyk. Przyjechał Nikołaj Patruszew. Ratujmy więc swoje dusze. Przyjechał Patruszew Nikołaj, witajmy go chlebem i solą. Przyjechał Nikołaj Patruszew. Ratujmy więc swoje dusze. Przyjechał Patruszew Nikołaj, witajmy go chlebem i solą. Hej Nikołaju, co robisz w tym kraju? Bo tu sobowy wciąż spać tam nie dają, choć lata mijają i tak się trzymają, a wariant czeczeński nie wchodzi w grę. Może to wszystko jest nasza wina, czas ich załatwić jak szczegoczy China. Jak politkowską kutkatę Grigoria, pod wodzie psów wiele z FSB. Sprowadź nam polon, my po stronie sobą. Wojtek potwierdzi to i piękny oro. Na krzyżyk przysięgnie i sam agent polon. Widzisz wesoło, paki na fest. No i nie ma w telewizji Republika Maryli, która znała Fidela. Nie ma Edyty Górniak, która pięknie śpiewa hymn. Za to śpiewają Bartek Kalinowski i Krzysztof Konieczka. Śpiewają gdzieś w piwnicy, śpiewają gdzieś w pokoju i śpiewają to, co wielu Polakom dzisiaj w duszy gra. Śpiewają o tym, że ten czas niestety wydawało się to nieprawdopodobne. Chyba może wracać. Co o tym, Zyziu, myślisz? Znaczy, no, ta piosenka, no to ona powstała w 2011 roku i ona była, no, tak spontanicznie powstała na skutek informacji o tym, że
do Polski na zaproszenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyjechał Nikołaj Patruszew. No wiadomo, kim był Nikołaj Patruszew. No był to człowiek, który pełnił funkcję szefa FSB, czyli kontynuacji KGB. No facet od tej mokrej, brudnej roboty wykonywanej dla Putina. Człowiek odpowiedzialny za wysadzanie bloków w Rosji, wtedy, co było jakby przyczyną kolejnej wojny w Czeczeniu. I ten facet przyjeżdża na zaproszenie tego ciała, które jakby było stworzone przez Bronisława Komorowskiego, w którym było wiele również tajnych współpracowników bezpieki. No i on tutaj sobie przyjeżdża, robione jest wielkie spotkanie, impreza, jakieś tam przemówienia. Jesteśmy parę miesięcy po Smoleńsku, no, czyli skandal, a my dokładnie wiedzieliśmy, wtedy nas to oburzało, no bo my wiedzieliśmy, co oni robią ze śledztwem, że to wszystko jest przekazywane Rosjanom, wiedzieliśmy, jak oni obrażają Polaków, obrażają pilotów, ludzi tak bardzo zasłużonych. Wiedzieliśmy, że to oni są jakby pierwszymi ludźmi, których można podejrzewać o morderstwo. No więc skandal niesamowity. Stąd ta piosenka, tak napisana pod wpływem chwili. Wiemy, jak później ta współpraca wyglądała. No to pokazał program Reset, który został chyba teraz w ogóle zlikwidowany z platformy TVP. I on pokazywał, jak te spotkania wyglądały, że tam było kilkadziesiąt spotkań. Oni tam sobie baraszkowali w budynkach MON-u, w budynkach SKW. Wydawałoby się, że ta piosenka będzie takim świadectwem tych starych czasów, które nigdy nie wrócą, no ale niestety tak nie jest. Ona się stała niestety aktualna, no bo ci ludzie wracają. I ci ludzie wracają również w służbach. Ci właśnie wszyscy ludzie, którzy ten Reset robili, którzy współpracowali z FSB, z Nikołajem Patruszewem. No więc nie powiedziałbym, że to jest jakieś tam satyryczne. W tej chwili jest to smutne niestety. No. Pytanie do Jaoka. Jak ty będziesz pytę nagrywał w tych czasach? Nagrywałeś ją już za czasów tamtego Resetu. Można powiedzieć, że pyta.pl, kiedyś tak gadaliśmy, że jest jakaś taka ciągłość działań happeningowych, ulicznych od majora z pomarańczowej alternatywy, którego pozdrawiamy przez też te happeningi, akcje naszości. Po dzisiaj pyta.pl. Jak oceniasz tworzywo dla twoich ulicznych wycieczek, z którym się teraz spotkasz? No, na pewno będzie się dużo działo pod zarządem pana podpułkownika Sienkiewicza. I jego nominacja na stanowisko ministra kultury jest ważnym wydarzeniem dla kultury polskiej i ja jako taki uczestnik, jako twórca, uczestnik też tej kultury liczę na to, że będzie śmieszniej przede wszystkim. Sądzę, że takie warunki, takie niby wprowadzania takiej, umówmy się, nie mamy mowy o takiej prawdziwej cenzurze, jaką mieliśmy za PRL-u, bo tych kanałów i tych możliwości komunikacji, po tym jeszcze skoku cywilizacyjnym, jaki się dokonał w ostatnich latach, że teraz możemy sobie w 5 osób rozmawiać na takim Skype'ie, nie ma już czegoś takiego, że wyłączą jeden kanał i ludziom zupełnie zamkną na to oczy. Natomiast te próby takie wprowadzenia takiej nowej kultury pana Sienkiewicza sprawiają, że trochę może więcej gimnastyki będzie wymagane od satyryków, od komentatorów życia publicznego, więc może ten humor będzie trochę wyższych lotów, może będzie trochę lepszy. A jeżeli chodzi o ewentualne obawy, lęki, czy to się jakoś źle dla nas nie skończy, to moim zdaniem źle się nie skończy. Moim zdaniem te różne zakusy i wrogie działania, które możemy obserwować, spełzną na niczym i po latach będziemy się z tego wszystkiego śmiać jeszcze, więc należy produkować content przede wszystkim i być content samemu, też być zadowolonym. Ja produkuję content. Pytanie do Bartka Kalinowskiego. Mamy te takie postacie jak z jakiegoś muzeum PRL-u, tych tam nosków, pytli różnych innych, tak? Gości, którym wydaje się, że mogą wszystkich chwycić za mordę, że jak wejdą do TVP, to wszyscy pod kulą ogony, że przestaną produkować tego typu rzeczy, że się przestraszą, jak ten twój gest z pukaniem w gitarę, że wpadnie demokracja do ich domu. Czy to wypali, czy nie wypali? Tak mówi Jaok. Jak ty myślisz?
No ja myślę, że nie wypali, dlatego że czas się zmienił, sytuacja się zmieniła i 8 lat minęło, a faktycznie niektóre starsze osoby do mnie teraz czasami dzwonią, co się stało, nie wiedzą i to jest fakt, że w jakimś tam stopniu im się uda odciąć ludzi od informacji, znaczy takie starsze powiedzmy osoby. Natomiast naszych ludzi zorientowanych nie wypali absolutnie i bardzo, znaczy oprócz tego, że więcej tych generałów będzie teraz przyjeżdżać, nie? Bo nie tylko patrusze. Ja teraz zapraszamy tych generałów. Będzie można ich po prostu gdzieś zobaczyć na lotnisku, może pomachają, może oni chcą jakieś takie tournée zrobić, takie w tych garniturach, tych swoich z medalami, żeby po prostu na nich popatrzeć. Bo ja teraz dopiero tą piosenkę Zyzia zrozumiałem, bo wcześniej ja ją już usłyszałem i nie do końca ją rozumiałem, bo już czasy były inne i teraz Sienkiewicz właśnie wszedł i ja sobie wspomniałem wszystko, jak to wtedy było i o czym on śpiewał, nie? To jest dobre. Słuchajcie, była wasza twórczość teraz, twórczość Jaoka, który przewidywał, jak to będzie. Pyta.pl na Marszu Miliona Serc, zobaczmy fragment. Świnie nie siedzą w kinie, świnie siedzą przy korytach. Czyli te świnie to rozumiem, to panie, tak? Nie, no nawiązujemy oczywiście. No tak powiedział. No właśnie, że wszystkie świnie siedzą w kinie. Panie, rozumiem, były albo chcą obejrzeć film Zielona Granica. Jak najbardziej chcemy obejrzeć. Czyli trochę tak do pani jakby to było skierowane. Nie? Oczywiście. My... No tak się poczułyśmy, jakby nas tak ktoś obraził. Ale jednak teraz czas na to, żeby nie już wyjść z tego kina i żeby przejść do koryta, prawda? Nie. Znaczy, nie. Koryto to wiadomo. No władza, ale taki synonim, że do władzy. Ale chyba tak. O to chodzi, prawda? Chodzi o to chyba, żeby obalić ten rząd, czyli żeby dojść do władzy, czyli żeby dojść do koryta. Nie. No, raczej znaczy, nie. Przynośni, no. Koryto jako budżet, ale... jako... No nie chcę... Nie, pan to chyba źle ujął, ale... Znaczy, no, jeżeli jako synonim koryto potraktujemy jako synonim dojścia do władzy, no to można powiedzieć świnie. Chcemy nawiązać do tego, że niestety władza siedzi przy korycie. Dokładnie. Teraz. A nie w kinach. I się zachowują się bezczelnie. A wy w kinach. Kulturalnie w kinie. Kinie. I wychodzicie do rządu, do władzy, czy do koryta. Pyta.pl rozpoczynana od nie rozmawiać z nimi, nie rozmawiać z nimi, a w tym przypadku może należałoby do tego dżingla wstawić, pan to źle ujął. Co o tym sądzisz? Może tak, może też taka renowacja tego dżingla się przyda jak najbardziej. To jest oczywiście hasło, które nam przyświeca, bo część naszych rozmówców uważa, że jakaś straszna krzywda im się stanie, kiedy z nami porozmawiają i nie rozumieją tego, że działa to zupełnie odwrotnie, że zazwyczaj ta osoba, która odpowie i jeszcze nie da się jakoś tak odpowie mile, w sposób miły, sympatyczny, to jakoś lepiej potem zostanie odebrana niż ta osoba, która właśnie strzela focha do kamery. Jakie było pytanie? No pytanie było o to koryto, ale też o to, czy zamierzasz się poprawić przede wszystkim, bo to chcieliby ludzie usłyszeć, że się poprawisz, nie będziesz już źle ujmował rzeczywistości. Rzeczywistość jest bardzo relatywna, znaczy co do, wiadomo, że są rzeczy takie ostateczne jak ciepło dobrze, zimno źle, życie dobrze, śmierć źle i tak dalej, natomiast wszystkie takie rzeczy inne są bardzo relatywne, tak więc jeżeli komuś bardzo zależy na tym, to może odebrać mnie tak, że się jak najbardziej poprawię. A jeżeli komuś na tym nie zależy i odrobinę złej woli wyrazi, to może z całą pewnością będzie mógł odnieść wrażenie, że się zdecydowanie pogorszyłem. Czy w nowym roku Bartek Kalinowski zamierza się poprawić? No nie wiem, w którym... Ciężko powiedzieć, no. Ja ten rok miałem bardzo dobry w ogóle i to był super rok dla mnie. Naprawdę i piłkarsko, i w pracy, i wszędzie. Ale no niestety ta końcówka była taka kiepska bardzo, bo tej wybory i to wszystko, ale no znowu ta piosenka teraz dzięki Hertuskowi, piosenka jest popularna, także są pewne plusy też tych działań pałkownika. Ja nie wiem, czy następny rok będzie lepszy. Ja generalnie to taki jestem sceptyczny. Nie wiem, co będzie, nie? A Zyziu, ty wiesz, co będzie?
Co będzie? No nie jestem jasnowidzem. No, trudno mi powiedzieć, co będzie. Naprawdę to wymagasz ode mnie takich rzeczy, do których niestety nie przeskoczę. Fajnie by było lepiej. No, dla mnie ten rok nie był najlepszym rokiem. To chociaż było coś pozytywnego, jak film o naszości i te premiery w różnych miastach, gdzie tam jeździliśmy, to rzeczywiście było super. No to zobaczymy, jak będzie w tym następnym roku. No oby było lepiej. Słuchajcie, przechodzimy do niewątpliwej gwiazdy końcówki roku, do której w jakiś sposób musimy się ustosunkować z racji na naszą, czy gdy chodzi o różne kakofonie wrzucane na YouTube'a, czy kiedy chodzi o jakieś stare happeningi, pojawił się taki, no można powiedzieć, troszkę happener, przynajmniej tak chcę siebie widzieć, Szymon Hołownia. Szymon Hołownia, który robi takie show w Sejmie, Cyrk na Wiejskiej, już robicie tyle lat, kiedy śpiewał Leszek Czajkowski z Pawłem Piekarczykiem, ale Hołownia wcześniej też robił różne inne rzeczy, zanim został obrońcą kobiet przed seksistami. No nagrywał na przykład coś takiego. Preferencje znane nie od dziś. Mamy małe pytanie. Wudzianki? Dziękuję, już miałem w garderobie. To rozpocznijmy połowinki, proszę bardzo. Oto coś specjalnie dla ciebie. Szary Mary. Jest dwóch pół główków, może być i pół kobiety. To co? Pół litra. Poczekaj, nie pędź tak, prrr, szalona. Czekaj, zajrzę do środka napić. Kobiety, nigdy tam nie byłem. Dziękuję bardzo. Pokierujemy panią może w tamtą stronę, gdyby tu był Silvia Berlusconi, co to by się działo? Pan marszałek i przyszły prezydent Hołownia ma dziewczynę. Jak wam się dziewczyna podoba, może Jałok zacznie. Ja jestem przerażony tą makabrą, którą zobaczyłem, że oni kobietę przekroili. To jest straszne. Ja nie wiem, jak będę mógł zasnąć po tym. Ja nie jestem fanem takich fikołków, takich bardzo hardkorowych, jak tutaj były pokazane. Jeżeli chodzi o pana Hołownię, to jest prezenterem i w tym Sejmie, Sejm, tak mówicie, cyrk, to takie Sejm MMA teraz bardziej, żeby być na czasie. I jako taki prowadzący tego Sejm MMA, no to moim zdaniem całkiem. Więc nie wiem, na co tu ludzie narzekają. Mamy show, musimy mieć dobrego prezentera. Poza tym też pamiętajmy, też tak żeby zanim psy będziemy wieszać na naszym showmanie, że to też to się sprawdza. W niektórych krajach się sprawdziło, na przykład Zełenski też przecież różne śmieszne rzeczy robił, a teraz robi bardzo poważne rzeczy, więc nie to różnie bywa. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli przetestować w cięższych warunkach Hołowni, bo podejrzewam, żeby się niekoniecznie sprawdził. Ale jeśli chodzi o sam show i... No to ostatnio na przykład przychodząc ulicą widziałem podczas trwania prac Sejmu ludzie starsi z telefonami przy uszach włączony ten Sejm na żywo, nawet przychodząc z metra gdzieś tam czy z autobusu do domu, nie mogą ani kawałka tego stracić, więc to będzie na pewno taki rok dużej aktywacji internetowej. Kto jeszcze nie był uczestnikiem tego życia na YouTubie, czy też widzem, czy też twórcą, ten się nim stanie. Jakby marszałek Hołownia wciągnie nas wszystkich do tej wspólnej wielkiej zabawy, więc jeżeli chodzi o ten aspekt akurat, aspekt rozrywkowy, to złego słowa powiedzieć nie mogę. Natomiast dużo złych słów na pewno możemy powiedzieć o ten aspekt merytoryczny. A ja dopiero teraz skojarzyłem, że Sejm MMA i Fame MMA brzmi podobnie. Tego mema widziałem, jak Brown odpieprzał te swoje tam ruskie historie z tymi świecami, kiedy Hołownia do niego mówi daj spokój, bo mi wyłączą monetyzację na YouTubie po takich twoich akcjach. Pytanie do Zyzia. Szybko to się wypali i znudzi twoim zdaniem, czy potrwa jeszcze? Znaczy to marszałek Hołownia, obojętnie jakby to komicznie nie zabrzmiał ten tytuł akurat, duszony przez Hołownię, to jest bardzo zdolnym człowiekiem tutaj, nieprzypadkowo prowadził ten program Mam Talent, ma super talenty. Ja uważam, że największym jego talentem to jest ta gibkość kręgosłupa i zdolność do szpagatów. No myślę, że on tutaj dorównał poziomem rosyjskim baletnicom, być może również przebił ten ich wspaniały poziom.
No bo facet, zobaczcie, no, on może być wszystki. On może być z jednej strony i katolikiem, i antykatolikiem, no może też satanistą. No, jeszcze nie widzieliśmy go w tej odsłonie, ale no, spokojnie poczekamy, być może też tak będzie. Tutaj może być feministą, tu seksistą, tutaj je mięso, tutaj znowu jest wegetarianinem. No i to wszystko zależne od koniunktury, od trendu, od sondaży, no również od tych zasięgów, które dla niego są takim absolutem totalnym, no naprawdę no, facet no, niesamowity, tak, no, potrzeba takich ludzi w polskiej polityce. Giętkość kręgosłupa w galopie, to mówił Wieniawa Długoszowski, jest zaletą, natomiast giętkość kręgosłupa w polskich sprawach jest fatalną wadą, tak mówił Wieniawa na Sylwestra jest jak najbardziej właściwy polski wielki umysł i wielki pijak wszechczasów. Bartek, co ty sądzisz o marszałku? Bo my mieliśmy różnych marszałków w polskiej historii. Był marszałek Piłsudski, ale był też marszałek Rokosowski, albo za komuny był marszałek Spychalski. Jak ktoś zostaje marszałkiem, no to pierwsze skojarzenie oczywiście jest z Piłsudskim. No ale drugie moje skojarzenie to jest marszałek Komorowski. Zapomnieliśmy o Gajowym. Ja śpiewałem o Gajowym w tamtym okresie i on w ogóle fajne jaja wtedy odstawiał, jak wchodził na ten stolik jako prezydent i w ogóle. Także to jest taki powrót do, ten Hołownia to jest taki powrót do tego, co było. A pamiętajcie, że Rewiński, Janusz, aktor, wielki aktor, w latach 80. Przecież grał w Zmiennikach, grał w kabarecie Olgi Lipińskiej, był super gwiazdą, aktorem i nagle w 91 roku co robi? Idzie do Sejmu. I taki właśnie czas nastąpił, że ci artyści tacy, ale nie tylko Rewiński to akurat przykład dobrego artysty, ale wszyscy poszli do Sejmu, a już w kabarecie zostały jakieś takie, no nie wiem, jacyś może politycy bardziej, tacy co udają artystów. No, kiedy słuchamy takiej no, na maksa łopatologicznej neonówki i ja słyszę, że Krzysztof Dałkrzewicz, który no co by nie mówić miał wspaniałe rzeczy w kabarecie robił niegdyś tam lat temu 30 i siedzi ten Dałkrzewicz z takim wymuszonym uśmiechem i chwali neonówkę, która powinna z punktu widzenia każdego no, być kiepska, łopatologiczna, w przeciwieństwie do niego. No to jest jakiś taki troszkę znak czasów, że już się kompletnie nie liczy, czy to jest dobre, tylko czy komuś odpowiednio przypieprzymy. Jałk, co ty o tym sądzisz? Znaczy liczy się, żeby było fajnie, żeby było cool, żeby było modne, żeby nie było siary. I to jest najważniejsze przede wszystkim, więc ja bym nie powiedział, że marszałek Hołownia się zmieniał na przykład, bo on cały czas był fajny, cały czas był cool i cały czas był spoko, a ludzie trochę do tego dążą. I tak jak porozmawiałem z paroma osobami, które głosowały na Koalicję Obywatelską, które, no i tak pytam się, co się zmieniło, czy są zadowolone, no to przede wszystkim zadowolone są dlatego, że nie ma tego całego zgiełku, nie ma takiego całego, tego całego, czyli, że wszystko jest w porządku, wszystko jest wesoło, wszystko jest dobrze, tak jak trochę za PRL-u, no nie, że wszystko się włączyło telewizję, to wszystko się działo świetnie i tak naprawdę o to w większości ludzi chodzi, żeby mówić im, że jest fajnie, że jest super, że jest dobrze, że jest wszystko uśmiechnięte i wesołe, a to, co się dzieje naprawdę, to mało ich interesuje. Ich interesuje jakby ta tylko sama powierzchnia, kto by się tam zagłębiał odrobinkę dalej. Więc sądzę, że no, ludzie trochę... Nasze oczekiwania się bardzo spłyciły, pozamykaliśmy się trochę w bańkach informacyjnych i teraz tego skutki właśnie wychodzą na wierzch. A propos bańek informacyjnych, to mi przychodzi taka rzecz, jak niektórzy jeszcze pamiętają, Hołownia robił w TVN-ie kanał religijny. On się Religia TV nawet na początku nazywał, czyli to troszkę było, jak patrzymy później, TVN, Jan Paweł II, to wszystko to jakby, tak jakby zrobić kącik Radia Maryja w tygodniku Nie na przykład, tak? I liczymy, że ten kącik tutaj się spodoba. Bartek, co ty o tym sądzisz? No Hołownię niestety ja w ogóle nie kojarzę. Z tamtych lat, ja kojarzę tych wszystkich, no Kuba Wojewódzki, no bardzo denerwuje mnie, zawsze mnie denerwował bardzo.
ci wszyscy inni tam, ci tacy znani. Natomiast Hołownię wszyscy mówili, że on niby jest znany, ale ja jako taki totalny laik nie oglądam. TVN-u naprawdę mało oglądałem, to tego Hołownię Holender nie kojarzy. I teraz nagle on wyskoczył i jest prezenterem. No, prezenterem był, teraz jest marszałkiem, jak tylko nie wiadomo, czy bliżej roku, bo to bliżej Rokosowskiego, to może Czarzasty byłby, a nie Piłsudskiego. Słuchajcie, jeszcze troszkę czasu mamy, to teraz o tym odwoływaniu, wyrzucaniu. Mogę się pochwalić, że to ja jestem autorem hasła Ruda wrona orła nie pokona, które się rozeszło. Przy okazji tych protestów niektórzy myśleli, że te protesty będą takie, tylko jesteśmy oburzeni, takie paździerzowe. Okazało się, że nagle jest jakaś piosenka Bartka Kalinowskiego, że nagle są te teksty dosyć różne, absurdalne na tych protestach. Pojawia się hasło tuż przed Wigilią na temat Tuska i Heroda. Polacy, zgoda, nie chcemy Tuska, Heroda. Piękne wezwanie do zgody. Wyrzucają dziennikarzy i zdaje się, że od siły tych protestów zależy, kogo jeszcze będą bezprawnie wyrzucać. No to teraz parę lat temu sędzia Andrzej Rzepliński o tym, czy można wyrzucać sędziów. Posłuchajmy. Nie, nie można odwołać sędziego. Sędziowie są nieusuwalni. O tym wprost mówi Konstytucja. Nawet 100% posłów głosujących, 460, nie może odwołać sędziów. Na początku była Kasia Gujska, jeszcze młodsza niż obecnie. No a jak to teraz jest z tymi sędziami? Donald Tusk w tej kwestii. Jeśli ktoś został powołany na sędziego przez nielegalnie wybraną Krajową Radę Sądownictwa, to ja prezentuję prawdopodobnie bardzo radykalny pogląd. Po tym, jak zmieni się władza w Polsce, ci sędziowie przestaną być sędziami. Mi pewien kolega podpowiedział, jaki, gdyby Akcja Alternatywna Nasza dzisiaj działała, jaki powinniśmy zrobić happening. Powinniśmy pójść do siedziby TVN-u na Wiertniczej, ogłosić, że jesteśmy nowym zarządem TVN-u i żądamy od ochrony, żeby nas wpuściła. Ale oni na to, ale zaraz, tu jest inny zarząd TVN-u. Mówimy, nie, my mamy tutaj dokument od Rady Osiedla, że oni nie życzą sobie takiego syfu na dzielnicy, takiej propagandy Ubekistanu. Mieszkańcy sobie nie życzą, wybrali nowy zarząd TVN-u. Wpuszczajcie nas natychmiast. Ci nas nie chcą wpuścić, schodzi zdenerwowany prezes TVN-u. Na co my mówimy, a nie, w takiej sytuacji to my mamy z nami trochę silnych ludzi. No i tych silnych ludzi przyprowadzamy. SBC by z nami nie poszli, ale no na przykład lubimy kibiców. To kibice, koledzy nasi tam, Bartek Kalinowski kibicuje Bałtykowi Gdynia, no to by byli tacy trochę pewnie starsi koledzy w naszym wieku, no ale mogliby być, ja i Zyziu kibicujemy Lechowi Poznań, to by się i trochę młodszych znalazło. Wchodzimy, przepraszamy, mówimy, że na przykład szefem Rady Nadzorczej zostaje Myszka Miki. Nie? Oni mówią, że to jest przecież postać fikcyjna, nie może być szefem Rady Nadzorczej. My mówimy, to się jeszcze wyjaśni, to sprawdzimy, czy może być, czy nie może, spokojnie, w swoim toku, ale na razie my przejmujemy władzę, wyłączamy sygnał TVN24, TVN na razie zostawiamy, ale przejmujemy fakty i tak to się dokonuje. To znaczy mamy do czynienia z rządem, który został wybrany po to, żeby się zajmować, nie wiem, polityką gospodarczą, zagraniczną, różną inną, ale nie został wybrany w taki sposób, żeby mógł złamać jakieś tam działania kadencyjnych organów albo zmieniać ustawy, bo im prezydent może przywalić weto. No i pytanie do Jaoka, czy ty chcesz zostać nowym prezesem TVN? Zastanawiałem się nad tym. Znaczy też o tych sędziach chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa, że to trochę z sędziami jest trochę jak z aluminium. To znaczy sędziego nie odwołasz, jak tam mówił pan prezes, a aluminium nie pomalujesz, ale że idzie to wszystko do przodu, rozwój technologii, to teraz już takie farby są, że ja aluminium pomaluję,
A i Platforma tak wymyśliła, że i odwołasz też, też sędziego, że po prostu to nie jest tak, że oni są niekonsekwentni, tylko wtedy jeszcze nie można było, bo wtedy nie wynaleziono. A teraz już wynaleziono i teraz już można. I to na tej zasadzie. Pierwsza część pytania, bo trochę tak wyprzedziłem. Pierwsza była o sędziów, a później było ogólnie o tą Radę Osiedla, która chce ciebie obsadzić. No, czy mogę zostać prezesem TVN-u samozwańczym? Taki jaok samozwaniec. Jak najbardziej mógłbym zostać prezesem TVN-u, tylko że wolałbym nie mieć takiego wyświechtanego tytułu jak prezes, wolałbym jakiś imperator czy coś takiego, więc na przykład albo papież TVN-u. To mógłbym wtedy się zastanowić. Tak. No to by się dopiero Kuba Wojewódzki wściekł. Bohdan Smoleń kiedyś mówił w kabarecie, że sędziowie w Polsce są niezawiśli, ponieważ nigdy jeszcze żaden sędzia nie zawisł. Co ty, Zyziu, na to? Tak to wygląda. No w ogóle te całe środowisko, no to charakteryzuje moralność Kalego, znaczy nie Kaliego, żeby się tu Bartek Kalinowski nie obraził, ale moralność Kalego zdecydowanie, do Kali ukraść krowat, to jest dobry uczynek. No w ogóle zobaczcie, co to się działo, no przecież oni przez 8 lat, to oni przez cały czas tylko powtarzali te konstytucja, to tam przez wszystkie przypadki, jakieś tam manify, marsze w obronie konstytucji, no co tam jeszcze nie było, jakieś tam publiczne czytania konstytucji, przecież ci wszyscy sędziowie, te wielkie autorytety prawnicze, ci wszyscy aktorzy służalczy. No i oni przez cały czas po prostu na tym jechali, no, dojechali w końcu na tym do tej władzy, a parę dni władzy, no i co widzimy, no. Tutaj no jedno słowo się jakby narzuca, no ja nie chcę tutaj jakby no, tworzyć jakiegoś takiego, no, czegoś złego tutaj dla naszych widzów, ale no, mamy tutaj do czynienia z jakąś taką, no, powiem terminem medycznym, no, defekacją na to wszystko, co oni przez te 8 lat robili. No więc no, tutaj się dowiadujemy też, że tutaj znikają nawet programy o Konstytucji 3 maja z Platformy TVP, no to już w ogóle to taki jakby symbol tego wszystkiego, co oni robią. No, w internecie są takie memy, że teraz odnośnie koszulek, nie? No, pamiętamy tam Wałęsę, Bolka, jak tam dumnie się obnosił z tą koszulką Konstytucja, no to teraz już te koszulki Konstytucja, no, to jest wyprzedaż, no mamy nowe koszulki Uchwała, więc no, myślę, że tak to wygląda. Tak. Wała. Pytanie do Bartka, bo to jest twój konik. Postawa aktorów, postawa artystów wobec różnych reżimów, wobec różnych nacisków. Taką piosenkę nagrałeś też o dotyczącą Putina i agresji na Ukrainę. Cover Timura Mucurajewa. To taki twórca z Czeczenii, którego kiedyś jako Komitet Wolny Kaukaz, kiedy broniliśmy Czeczenii, oj, broniliśmy ostro, bo nawet wlecieliśmy z kolegami z akcji Alternatywnej Naszość, widzieli to państwo na filmie, do konsulatu rosyjskiego. Rozpowszechnialiśmy wtedy kasety Timura Mucurajewa. Dlaczego cię Mucurajew zainspirował? No, bardzo, bardzo zainspirował mnie. Dlatego przede wszystkim, że raz, że pierwszy raz poznałem po prostu... Poznałem tego barda. Poza tym ta cała historia z tą wojną, że on to był bardzo młody i na tej gitarze się nauczył w szpitalu grać, nagrał te płyty gdzieś tam w jakiejś piwnicy, kiedy był front i kiedy ostrzeliwano tą Czeczenię, a on sobie nagrywał te płyty. No niesamowity był i wtedy jak była ta wojna, to ja się bardzo, znowu tak jak teraz, dokładnie strasznie mnie to załamało i wtedy kolega jakiś podesłał mi właśnie ten jeden utwór tam Mucurajewa i jeden po drugim Jeruzalem i inne jeszcze utwory. Zacząłem słuchać i to przez chyba ponad miesiąc słuchałem tylko tego Mucurajewa, nie? Taki to jeszcze młodszy ode mnie facet jest o 3 lata, nie? Ten Mucurajew. A już dawno nie gra, nie śpiewa. Nie śpiewa, bo on zdaje się, że tam wrócił. Słuchajcie, jaki będzie ten rok, pomyślmy, tak? Bo trochę się odmłodziliśmy. Ja łażę na te manifestacje o 20
w Poznaniu pod TVP i widzę coś zupełnie nietypowego. Widzę odrodzenie się troszkę takiej właśnie solidarności ludzi, ale też takiego trochę karnawału, tak? Bo ludzie przychodzą, sytuacja jest do dupy, ale jednocześnie śmieją się, jednocześnie żartują, jednocześnie rywalizują na te okrzyki, bo to nie jest tak, że nie wiem, przychodzą aparatczycy PiSu tylko i wyłącznie. Właśnie nie, przychodzą ludzie, którzy usłyszą w telewizji Republika, że jest taki i taki protest, biorą, siadają w samochód od siebie z osiedla, normalna wiara gdzieś tam z Zielonej Góry, i przyjeżdżają do Poznania, jakaś ekipa była z Okonka, miejscowość Okonek, 150 kilometrów, oni przyjeżdżają i jest rozmowa, to znaczy jest zupełnie inaczej niż było w ciągu tych 8 lat, w których wielu z nas stwierdziło, no okej, okay, jest lepiej lub gorzej, są tam ci ministrowie mądrzejsi lub głupsi, no ale zmierza to w jakimś kierunku w miarę sensownym, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami Międzymorza, no a tutaj z Ziół powraca Mikołaj Patruszew. Jak to będzie w tym roku? Nie, Mikołaj Patruszew no, będzie nam dalej zagrażać. No, myśleliśmy, że te czasy są za nami, niestety one nie są za nami, cały czas to zagrożenie, no, ale najważniejsze tutaj, żeby ta wspólnota no, ludzi posiadających tutaj pewne takie no, wspólne wartości, te porządne wartości, żeby rzeczywiście to się odnowiła, się jakoś tam na nowo policzyła, na nowo jakby określiła tą swoją tożsamość. No i myślę, że to jest najważniejsze w tym nowym roku i tego się trzeba trzymać. No, no myślę, że też, no, tak nawiązując do tego naszego filmu, do premiery filmu Daszość tylko dla nienormalnych, no, no bardzo chciałbym, żeby w tym nowym roku było więcej naszości, a mniej polityki miłości, no bo wiem, jak ta polityka miłości działa, że to jest taki uścisk, że on kości łamie. Więc tego bym się spodziewał po tym nowym roku. Wiesz, to jest tak, że ja w tym roku starym czasami przy tych filmach, pokazach filmu mówiłem, Magda Piejko się trochę oburzała, tutaj będzie musiała telewizja wypikać, ale mówiłem, że w przeszłości, kiedy słyszeliśmy to hasło PiS skandowane przez młode Jurki, to kolega wymyślił odpowiedź na to hasło: jestem z PiSu, choć się je. I w tym momencie te Jurki głupieją. I pojawia się nagle przestrzeń do dyskusji, bo nagle ktoś potrafi odpyskować równie no, tym samym językiem, a dowcipnie i w tym momencie nagle zaraz. A jakie ty masz argumenty, a my właściwie dlaczego tu jesteśmy? Ja jestem spokojny o to, wbrew, mówię, no, znając mechanizmy tej kontestacji, że ta kontestacja także młoda wobec niemiecko-ruskich rządów w Polsce przy istniejących u nas wzorcach kulturowych, literackich. Córka właśnie przerabia romantyzm w szkole i mówi, kurczę, przecież to jest o tym wszystkim. Jak wy widzicie, co będzie z tym młodym pokoleniem, Jaok? Młode pokolenie, no może na dobre mu to wyjdzie, dlatego że te czasy, które teraz nastały, służą oczyszczeniu z takiej złej krwi, może też autorefleksji, może też odpowiedzi na pytania, gdzie popełnialiśmy błędy, bo błędy na pewno były popełniane, na pewno wiele rzeczy, które się działy, można było zrobić lepiej, śmieszniej, dokładniej, bardziej profesjonalnie. No i jeżeli my, starzy, wyciągniemy z tego nauki, to się na młodych bardzo to się dobrze odbije, moim zdaniem. W ogóle jestem dobrej myśli. To, co powiedziałeś, bardzo celne a propos tego, że ktoś mówi PiS, a no to chodźmy, znaczy, żeby nie dawać się sprowokować, to jest takie bardzo właśnie pytowe, to znaczy, że jeżeli ktoś ci coś zarzuca, to ty nie możesz postawić tego nie, musisz się zgodzić, ale coś jeszcze dodać. Mówi, ktoś mówi na przykład, jest pan zwykłym oszustem. Mówisz, jestem oszustem, ale niezwykłym. I w tym momencie właśnie, tak jak mówisz, powstaje ta przestrzeń wtedy do rozmowy, takie judo słowne się robi. I tego się może uczmy się przede wszystkim tego, żeby potrafić zachować spokój, uśmiech, dlatego że nie tylko dlatego, że to, nie wiem, właśnie jest, nie dlatego, że to jest fajne, tylko dlatego, że to jest skuteczne. Bartek Kalinowski, twój, na YouTubie twoje konto rośnie, zobaczymy, czy zapukają do ciebie, do drzwi tutaj, że demokracja, ty właśnie trochę w taki sposób działasz w tych swoich
piosenkach. Czasami pamiętam twoją piosenkę Niedziela bez Biedronki, którą ludzie rozumieli w jedną albo w drugą stronę. To znaczy nie było do końca wiadomo, znaczy kto ciebie zna i słuchał tego, rozumiejąc, będąc często w naszym wieku, to załapywał, ale jedni myśleli, że to jest tak, że ty faktycznie jesteś zestresowany faktem, że nie możesz do tej Biedronki w niedzielę pójść. No zgadza się. To jest, zależy, piosenki poetyckie, bo to są takie piosenki, co ja piszę, to są takie poetyckie, czy to są satyry, czy nie, no to one tym się charakteryzują, że można je różnie interpretować. I teraz ktoś, kto ma, powiedzmy, inaczej widzi świat niż my, to widzi taką piosenkę zupełnie inaczej, że ja naprawdę, ja się wczuwam, jestem takim aktorem. On myśli, że no tak jak było też z tym, na przykład słucham tego Wysockiego, to on zawsze na każdym koncercie opowiadał o tym, że ludzie go mają za wilka, za jakiegoś konia, bo on śpiewa, że jest koniem, że jest wilkiem. Ludzie myślą, że jak się w coś wczuwasz, kogoś grasz, no to taką daną osobą jesteś, więc to tak właśnie jest, nie? Kiedy robiliśmy te happeningi naszości stare, przychodzę kiedyś do knajpy, która się Minoga nazywa, teraz 25 lat obchodziła. W Poznaniu przychodzi gość, rzuca mi się na szyję, ty jesteś ten w porządku, ten fajny od tych happeningów. Nikt bardziej nie dowala tym cholernym braciom Kaczyńskim niż ty. I gość załapał formułę, załapał konwencję, natomiast z treścią bywało różnie. Jak ty to, Zysiu, wspominasz z tamtych czasów? No nie, no to była wspaniała sprawa i wiadomo, że wtedy się tą kontestację budowało i to rzeczywiście ruszało ludzi. To ruszało ludzi z różnych przede wszystkim subkultur, którzy mieli też bardzo różne poglądy, bo oni też nie byli tam jacyś prawicowi, niektórzy byli, ale niektórzy byli lewicowi, więc to wszystko, no ale jednak podobała się ta forma i ci ludzie łapali tą formę, no i przez to później też dowiadywali się innych rzeczy, to była taka praca u podstaw, można powiedzieć. A jeśli chodzi o tą dzisiejszą młodzież, no to ja też jestem spokojny, uważam, że ta, dzisiejszą młodzież, to jestem spokojny, no uważam, że ta kontestacja też się, musi się narodzić, bo to jest naturą młodych ludzi, że się buntują, no to w tej chwili będą się buntować właśnie przeciwko władzy. No tym bardziej, że takie rzeczy będą wychodzić, jak na przykład w tej chwili. No oni myśleli, że głosując na to, co głosują, będą mieć jakąś wielką nowoczesność, na co otrzymali. No w tej chwili po kilku dniach tych rządów, no otrzymali jakichś starych dziadów z PZPR-u, ze stanu wojennego w mediach publicznych. No więc, no mówię, takich rzeczy będzie coraz więcej. Więc ta kontestacja na pewno ona się narodzi i będzie no, narastać. Nie? Tutaj też rola właśnie na przykład Bartka Kalinowskiego, który też tymi swoimi pieśniami może tych młodych ludzi pociągnąć, też zmobilizować, jest na pewno bardzo ważna. Będziesz mobilizował, czy będziesz, pytanie do Bartka, czy będziesz oburzał, czy będziesz pobudzał do myślenia, bo to kiedy wszystko chyba troszkę razem idzie, nie? No ja teraz miałem kilka występów w tym roku i nie politycznych zupełnie, to śpiewałem piosenki, głównie śpiewam sprzed 20 lat, które są o bezrobociu, o tym jak to było, śmiesznych takich, o tym jak kupowałem wolne u lekarza za 5 dzików. Powiadam, ludzie śmieją się bardzo z tego. Ja cały czas im nawet mówię, przez mikrofon mówiłem, że to teraz młodzi głosowaliście, teraz będziecie to mieć. I to może bardzo dobrze właśnie jest, że oni, ci młodzi, poczują, czym jest bezrobocie, może właśnie te stare dziady, że pójdą do... Potem ten sędzia będzie zasypiał, a potem powie, że sorry, ale pomyliłem sprawy i dostanie dożywocie na przykład za okrzyk sędzia luj. Kiedyś krzyknąłem na stoczniowcu sędzia luj i przez pomyłkę można dostać dożywocie na przykład, nie? No kuchnia. Fajnie będzie. Fajnie będzie. Należymy do tych, którzy większość swojego życia spędzili na buncie i opozycji, w przeciwieństwie do tych, którzy dzisiaj doszli do władzy. Szczególny sylwestrowy już teraz noworoczny wieczór. Bartek Kalinowski, Jaok, Zyziu byli w telewizji Republika.
Dzięki za to. Trwajmy tutaj w ten wieczór. Napijmy się czystej wody oczywiście, no bo kto by pił coś zupy poza czystą wodą w Sylwestra zgodnie z zaleceniami redaktora Czyża. Poddawajcie dalej telewizję Republika, która wyprzedziła w niektóre dni w oglądalności TVN24, co jeszcze jakiś czas temu, gdy robiliśmy tą telewizję praktycznie bez kasy, wydawało się jakimś wariactwem. Trzymajcie się i bądźcie z nami. Kończymy ten program.